sanktuarium świętego Gabriela. Właśnie jesteśmy pod szczytem Gran Sasso, w najdłuższym tunelu we Włoszech, 10 km. Droga łącząca Rzym z drugim wybrzeżem. To właśnie tutaj, niedaleko, znajduje się sanktuarium naszego świętego, świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Historia klasztoru w Isola del Gran Sasso sięga roku 1215. Według legendy do tej niewielkiej miejscowości zaproszono wówczas powracającego z Rzymu świętego Franciszka z Asyżu, by pomógł załagodzić spór o ziemię pomiędzy dwoma rodzinami możnych. Po pojednaniu zwaśnionych stron na spornej działce ufundowano niewielki klasztor dla braci. Został on opuszczony przez franciszkanów w 1809 roku po wprowadzeniu ustaw Joachima Murata, kasujących zakony katolickie w czasach napoleońskich. W roku 1847 samotnie przekazano pod opiekę pasjonistom. Nieco ponad dekadę później do tej wspólnoty zakonnej wraz z grupą kleryków dołączył Gabriel Possenti. Spędził on w tym malowniczym miejscu ostatnie 2 lata swojego życia. Zmarł w Isola 27 lutego 1862 roku w opinii świętości. Wreszcie dotarliśmy do sanktuarium świętego Gabriela. W tej chwili jesteśmy w celi, w której zmarł. Właśnie tutaj spędził ostatnie dni swojego życia i tutaj przyszedł do Pana. Ołtarz, przy którym właśnie odprawialiśmy mszę świętą, w intencji wszystkich należących do oratorium, w intencji wszystkich naszych przyjaciół, sympatyków, jest zbudowany dokładnie w miejscu, gdzie stało jego łóżko. Obraz nad ołtarzem przedstawia moment jego przejścia z tego świata do Boga. I obraz, który co prawda nie znajdował się tutaj w oryginale, ale każdy zakonnik miał w swoim pokoju. Być może widzieliście go również u nas w kaplicy zakonnej i w wielu, wielu innych miejscach związanych z kasunistami. Matka Boża Świętej Nadziei. Takie obrazy znajdowały się kiedyś we wszystkich pokojach zakonnych. Najczęściej były tak jak na obrazie przedstawiającym moment śmierci Gabriela, czarno białe. Ale ten jest oryginalny. Pochodzi z czasu naszego założycia, świętego Pawła Krzyża. Ciało konfratra Gabriela zostało złożone pod podłogą kościoła Matki Bożej Niepokalanej w Isola. Zaledwie 4 lata po jego śmierci dekrety likwidujące zakony doprowadzają do usunięcia również pasjonistów z tego klasztoru. Grób przyszłego świętego zdaje się być pozostawiony na zawsze w zamkniętym kościele. Dokładnie 30 lat po śmierci Gabriela przy grobie świętobliwego zakonnika zaczynają się pierwsze niezwykłe zjawiska. W październiku 1892 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. W związku z nim władze zakonne zarządziły ekshumację i przeniesienie doczesnych szczątków zakonnika z zamkniętej samotni do klasztoru Madonna della Stella, niedaleko Spoleto. Jednak mieszkańcy Isola nie dopuścili do tego. Dniem i nocą czuwali na wszystkich drogach, nie pozwalając wywieźć swojego świętego, który zdążył już wsławić się wieloma łaskami wyproszonymi dla lokalnej społeczności. Ojciec Germano Ruopolo, postulator procesu beatyfikacyjnego, zatelegrafował do Rzymu, informując o zaistniałej sytuacji. Po naradzie stwierdzono, że taka jest widocznie wola Boża, by do klasztoru w Isola powrócili pasjoniści. 31 maja 1908 roku święty Pius X ogłosił Gabriela błogosławionym. Do jego grobu zaczynają pielgrzymować rzesze ludzi, zachęcone informacjami o licznych cudach dziejących się przez jego wstawiennictwo. W czasie beatyfikacji Gabriela kościół był już powiększony do rozmiarów i kształtu tzw. Starej Bazyliki, czyli pierwszego miejsca kultu świętego. W roku 1917 ciało błogosławionego złożono w nowym relikwiarzu z brązu i umieszczono w neogotyckiej kaplicy po prawej stronie kościoła. 13 maja 1920 roku papież Benedykt XV ogłasza Gabriela świętym, a 6 lat później również współpatronem młodzieży włoskiej. Zwiększający się napływ pielgrzymów zachęcił pasjonistów do podjęcia budowy większej świątyni. Prace rozpoczęto w roku 1970, a ogromny kościół mogący pomieścić ponad 2000 osób konsekrowano 21 września 2014 roku.
Dokładnie tego samego dnia ksiądz arcybiskup Henryk Hozer poświęcił kamień węgielny pod budowę sanktuarium świętego Gabriela na warszawskiej Białołęce. 30 czerwca 1985 roku do sanktuarium przybywa wyjątkowy pielgrzym. Papież Jan Paweł II, który w orędziu do młodych ludzi transmitowanym przez państwową telewizję RAI, wskazał na świętego Gabriela jako wzór dla młodego pokolenia. Papież inauguruje wówczas nową kryptę i kaplicę pojednania nowego sanktuarium. Do rozwoju ruchu pielgrzymkowego przyczyniła się budowa autostrady Rzym-Teramo, która umożliwiła dogodny dojazd do sanktuarium znajdującego się pomiędzy dwoma innymi popularnymi celami pielgrzymy – Loreto i San Giovanni Rotondo. Dziś sanktuarium młodego świętego pasjonisty jest 13 na świecie pod względem ilości pielgrzymów, których przybywa tu ponad 2 miliony rocznie. Sława świętego opiera się na ciągłej serii cudów i nadprzyrodzonych zdarzeń, których świadectwem są tysiące wod ofiarowanych sanktuarium. Pośród najbardziej wymownych znaków działania świętego jest liczba spowiedzi, często po wielu latach. Ludzie nie tylko przychodzą prosić o konkretne łaski na dziś, ale chcą zmienić całe swoje życie, zwracając się na nowo ku Bogu, do czego nieustannie wzywa nas przykład świętego Gabriela od Matki Bożej Bolesnej. Sanktuarium to miejsce, w którym kult świętego Gabriela jest bardzo żywy. Wiele osób przychodzi tutaj, ofiaruje swoje wota, podziękowania za uzyskane łaski, za cuda, które dokonały się za wstawnicą świętego Gabriela. Przez te dary próbują okazać swoją wdzięczność. Znajduje się tutaj wiele różnych rzeczy przypominających o tragicznych, często wydarzeniach, z których ludzie doświadczają właśnie dzięki wstawnicy świętego Gabriela. Również my, dziękując mu za to, że mogliśmy odbyć tę podróż, mogliśmy lepiej poznać jego życie, a także przybliżyć wam po trosze, jak wyglądało. Chcemy tutaj również zostawić pewne ciekawe wotum. Za moimi plecami znajdują się liczne koszulki, które przywożą tutaj sportowcy. Jest ich tutaj dużo, dużo więcej. Ostatnio w tym korytarzu i na klatce schodowej, którą wchodzimy, zostały zrobione porządki. Część z tych wód została przeniesiona do archiwum. Zrobiono miejsce na nowe, bo one cały czas napływają. Jest ich naprawdę, naprawdę bardzo wiele. Również my chcemy tutaj pozostawić coś na pamiątkę po nas. Przywieźliśmy ze sobą koszulkę, którą pewnie niektórzy z was jeszcze kojarzą, niektórzy z was jeszcze mają. I również ją chcemy tutaj zostawić na pamiątkę świętego.